Przeglądam co sobie. Się pani podoba w tym bardzo pisie? Ciekawe artykuły w tej chwili się ukazały. Bardzo mi się podobają właśnie młodzi ludzie, jak coraz więcej młodych ludzi podejmuje tą branżę, co było jeszcze 5 lat temu raczej takie niedostępne dla młodych ludzi. I ja stawiam całkowicie na młodzież. Jest to mój taki priorytet, dlatego wprowadzam do biznesu moje dzieci. I praktycznie cała czwórka już jak gdyby w tym kierunku działa, z czego się bardzo cieszę. Przyciągają młodzież, swoich kolegów, koleżanki, dużo osób przychodzi na spotkania i biorą, że tak powiem, w swoje ręce swoje życie. I to mi się bardzo podoba. I tu właśnie jest bardzo dużo ciekawych takich artykułów. No, pani tak przegląda, coś ciekawego tam pani zauważyła? Tak, jak najbardziej. Akurat właśnie to, co już moja mama przed chwilą wspomniała. Zaciekawiło mnie to strasznie, że coraz więcej młodych ludzi podejmuje tego typu pracę. I powiem, przyznam szczerze, że właśnie moim marzeniem jest takim, żeby moi rówieśnicy robili dokładnie to, co ja, czyli zajmowali się MLM i ogólnie taką sprzedażą. Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Łopacki, współpracuję z firmą Flavon od 5 lat. Jestem na pozycji diamenta i mam w organizacji ponad 3000 osób. No i od jakiegoś czasu jestem również członkiem klubu Top Liderów MLM, z czego jestem bardzo zadowolony, a tam siedzi mój kolega również z naszej organizacji, Szymon. Dziękuję bardzo. Sroka, jestem przedstawicielem firmy For Evolving Products na pozycji menadżera. 15 lat w firmie. Ula Zyskowska, menadżer For Evolving Products. Jestem członkiem klubu prezydenckiego od ponad 3 lat. Mam pierwsze miejsce w strukturach niemenedżerskich. Bogumiła Sroka, 17 lat w firmie na pozycji diamentowo-szafirowego menedżera. Mam w Polsce i za granicą 56 tysięcy ludzi w grupie. Adam Spyra, Forever Living Products Manager. Wiesława Spyra, Forever Living Products. Od 1994 roku współpracuję tylko i wyłącznie z tą firmą. Jestem na pozycji menadżera seniora. Od 5 lat członek również klubu prezydenckiego Forever. Wśród top liderów utrzymujemy się. Mamy taką dobrą pozycję i w obrotach niemenedżerskich i w obrotach całkowitych. Dziękuję. Jacek Bartkowiak, Forever Living Products, obecnie pozycja Soaring Manager. Razem z moją żoną, która robi to od lat 16, mamy sporą strukturę. Naszym sponsorem jest Bogusia. Nawet nie potrafię powiedzieć ile, ale pewnie parę tysięcy. Dzień dobry, Grażyna Polańska, reprezentuję firmę Colway. Jestem złotym menedżerem tej firmy. Firma jest młoda, więc współpracuję z nią od początku, czyli 7 lat. No nie jest jeszcze duży dorobek, jak tu słucham, po 17 latach. 12 tysięcy ludzi w strukturze. Cieszę się, że jestem z wami, jest mi bardzo miło. Dziękuję. Witam. Marek Przeniosło, firma Colway. Podobnie jak koleżanka, złoty menedżer, ciągle nienasycony, ciągle w rozwoju, bo dopiero ponad 6 lat z firmą. Dziękuję. Zofia Starzyńska, jestem 15 lat w MLM-ie, w tej chwili ostatnie 7 lat w Colway. No 8 tysięcy ludzi mam i tak sobie pomału pracuję. Serdecznie, Szymon Turno, firma Flavon Group Polska. W klubie jestem 2,5 roku, jestem na pozycji Diamenta Plus, najszybszy diament w klubie. W organizacji mam ponad 4 tysiące ludzi. Marek Wawrzeńczyk, Akuna Polska od 2003 roku, na pozycji wiceprezydent, ponad 30 tysięcy ludzi w organizacji. Dziękuję. Dzień dobry. Paweł Borecki, Akuna Polska od 2004 roku.
dopiero zaczynamy. Witam serdecznie, Jarosław Łuczak, reprezentuję firmę FM Group. Moje struktury liczą ponad 20 tysięcy osób w firmie od 5 lat. Dzień dobry, dziękuję. Natalia Ryńska, firma FM Group. Od 2 lat jestem diamentem w firmie i moja struktura liczy 65 tysięcy osób. Dziękuję. Dzień dobry, Aleksandra Włodko. Od 17 lat w branży, w firmie Keylink, którą reprezentuję od 6 lat. No i jestem na pozycji menadżera korony. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Klaudia Bodko. Pracuję w firmie Keylink od paru miesięcy. Mam nadzieję, że jeżeli tylko zmienią się moje obroty, będę mogła należeć do waszego klubu, wspaniałego klubu top liderów. W wolnych chwilach tańczę i również z tym chciałabym wiązać swoją przyszłość. Dziękuję. Piotr Wajszczak. Prowadzę aktualnie, ponieważ z 2 lata temu podjąłem decyzję o zmianie profilu biznesowego. Wspieram Państwa prowadząc bloga o MLM-ie. Jest to Top Blog 2010 w kategorii blogów profesjonalne. Piotr Wajszczak, sekrety sprzedaży i MLM. Czyli pomagam Państwu rozwijać biznes najnormalniej w świecie. Dziękuję bardzo. Czesław Brzezicki, jestem prezesem zarządu spółki 4 Media Publisher, wydawcy jedynego niezależnego pisma branżowego w Polsce oraz jestem prezesem jedynego klubu na świecie top liderów. Mieciu, ale pism niezależnych jest więcej. Jedynego niezależnego o nazwie Network Magazyn. Tak się nazywa? A to mi umknęło, bo króciutko prezesuję. Serdecznie, Nowakowski Mariusz. Przy okazji również założyciel koła naukowego MLM z Maćkiem, ale też można powiedzieć dystrybutor firmy FN Group Polska od 2 lat. Witam serdecznie, Maciej Powietrzyński, współzałożyciel koła naukowego MLM, też w firmie FN Group Polska od około 1,5 roku. Dziękuję. Michał Krzemień, dystrybutor w firmie FN Group od niespełna roku, członek klubu MLM. Witam, nazywam się Jolanta Przyborowska. Jestem członkiem klubu MLM oraz dystrybutorem w firmie FM Group Polska od roku. Dziękuję bardzo. Nie wiem, jak z nim mam rozmawiać. Nie wiem, czy. Nie mam pojęcia. Ale ja doskonale się rozumiem. Ja sam nie wiem, Bogusia, która była dla mnie. Musisz to zrozumieć teraz. Właśnie wyobraź sobie, że Bogusia. Rozumiesz? Ale oczywiście. Okay. Słuchajcie, ale są sytuacje życiowe. Żeby w właściwy sposób podchodzimy do szkoleń, do innych rzeczy i w związku z tym rzeczywiście
rzeczywiście nam się udaje. Czasami rzeczywiście jest to dzieło również w przypadku, ale dzieje się to bardzo rzadko. Natomiast to, co jest z całą pewnością potrzebne na Państwa poziomie i na każdym poziomie na dobrą sprawę w funkcjonowaniu w MLM, to jest bycie liderem, czyli bycie takim człowiekiem, który pociągnie za sobą innych, za którym inni ludzie rzeczywiście będą chcieli iść. Od czego zależy sukces każdego przedsięwzięcia, proszę Państwa? Kiedy się o tym mówi, kiedy o to pytam, zawsze, wszędzie ludzie odpowiadają tak, jak rzeczywiście to jest, że ludzie, od ludzi zależy każde przedsięwzięcie. Bez względu na to, jakie jest produkt, bez względu na to, co my sprzedajemy na kartę. Produkt jest ważny, naturalnie, ale proszę zobaczyć w tej samej, w tym samym miejscu, w tym samym przedsiębiorstwie, czy w tym samym networku, ludzie różnie sobie radzą, więc to jednak produkt decyduje o tym, czy rzeczywiście jest to takie ważne. Oczywiście bardzo ważną sprawą jest technologia, ekspertyza techniczna, czy badania rynku, jak w naszym wypadku, jak w wypadku właśnie wszelkiego typu biznesu MLM, żeby się zorientować, na ile ten produkt, na ile ten produkt jest potrzebny w tym miejscu, czy innym, żeby móc korzystać z różnego rodzaju drogami. Ważne są zarządzania, systemy, procesy, to w jaki sposób na przykład funkcjonuje nasza góra, w jaki sposób funkcjonuje zarząd tego szczególnego networku, jak sprawują się ludzie na najwyższym piętrze. Natomiast na pewno zawsze sukces zależy. Prawda jest taka, że czasy się zmieniają. Bardzo ważną sprawą jest to, żebyśmy zdawali sobie również sprawę, że akurat MLM to jest takie miejsce, gdzie bardzo ładnie można wykorzystać tę sytuację zmieniającą się czasów. Bardzo ładnie można tłumaczyć ludziom, że jest to tak naprawdę biznes przyszłościowy, ale jednocześnie też bardzo ważną sprawą jest, żeby pokazywać im od razu, na samym początku, o co chodzi. Proszę Państwa, nie chodzi o to, żebyśmy pracowali ciężko. Chodzi o to, żebyśmy pracowali mądrze. W związku z tym, jeżeli wtedy będziemy pracowali mądrze, kiedy będziemy mieli właśnie właściwy mapę, właściwą mapę człowieka, kiedy będziemy wiedzieli, jak człowiek funkcjonuje, kiedy będziemy wiedzieli właśnie, w jaki sposób możemy wspierać innych ludzi, na czym polega tak naprawdę nasz biznes, nie tylko w wymiarze technicznym, ale właśnie w tym wymiarze ludzkim, w tym wymiarze, w którym my do tych ludzi docieramy. Praca mądra to jest praca, kiedy inwestujemy w siebie, kiedy spędzamy jakąś czas, część naszego życia, naszej pracy właśnie. Ktoś może czasami powiedzieć, aha, siedzę i myślę, czyli tracę czas. Nie. Siedzisz i myślisz, czyli pracujesz tak naprawdę, pracujesz mądrze. Bo bardzo możliwe, że z tego myślenia właśnie wyjdzie coś, co będziesz mogła potem zastosować, czy będziesz mógł potem zaimplementować do swojego biznesu. Mało tego, siedzisz i czytasz książkę, mógłby w tym momencie zrobić ileś tam kontaktów, swoją drogą. To trzeba robić, oczywiście. Natomiast ta książka, którą czytasz, bardzo możliwe, że pomoże Ci potem łatwiej te kontakty nawiązywać. Czy pomoże Ci lepiej wierzyć w siebie? Pomoże sprawić to, że będziesz lepiej funkcjonował. To dotyczy również szkoleń. Dotyczy obecności, tak jak Państwo są tutaj, prawda? O, równie dobrze mogliście Państwo sobie pójść do parku, czy pójść do kawiarni, a jednak siedzicie tutaj i to jest mądra praca. Dlatego, że możecie dostać pewne informacje, które potem Wam się przydadzą. Stabilność i bezpieczeństwo, proszę Państwa, to jest coś, z czym się czasami spotykamy w MLM, dlatego że ludzie chcieliby, żeby im ktoś ZUS płacił, chcieliby, żeby był ten etat. Nie wiem, dlaczego ludziom się kojarzy etat i ZUS z jakąś stabilnością, z jakimś właśnie czymś stabilnym. Przecież dziś płacą, które mogą nie płacić. Dziś ta praca jest, tylko tej pracy nie ma. Natomiast właśnie w tym momencie, kiedy człowiek pracuje u siebie, kiedy pracuje mądrze, to zawsze będzie płacił sobie ZUS, zawsze będzie w stanie zarabiać pieniądze i nikt go z tej pozycji nie przyjdzie jako pełen sponta, to już jest przeszłość. Dzisiaj człowiek, każdy powinien wiedzieć, że tak naprawdę to samodoskonalenie, autokreacja to jest podstawa tego, jaki człowiek jest. Czyli, przepraszam bardzo, ale nie mogę się zgodzić z tą tutaj przedstawioną klasyfikacją. Ja po prostu uważam, że człowiek może z siebie zrobić cokolwiek chce z siebie zrobić. Że dlatego ma samą świadomość, dlatego ma sumienie, dlatego ma wolę, dlatego ma wyobraźnię. I to jest coś, co dostaje każdy człowiek, żeby zrobić z siebie tego, kim chce być. Żeby sobie dał tyle dwójki, tyle trójki, tyle siódemki, tyle piątki, ile on chce. A nie tyle, ile gdzieś w procesie jego życia dało mu społeczeństwo. Bo owszem, rodzice wychowywali go, owszem, społeczeństwo dawało mu rzeczy, ale teraz jesteśmy dużymi dziewczynkami, dużymi chłopcami i sami się możemy wychowywać. Sami możemy robić to, co rzeczywiście chcemy ze sobą robić. I to jest bardzo ważne, właśnie samo doskonalenie siebie i autokreacja. Lider dodatkowo jest osobą, która nie tylko sama siebie kreuje i sama siebie w jakiś sposób kształtuje, ale również kształtuje innych ludzi. My osiągamy
związku z tym musimy również ich kreować. Musimy zadbać o to, żeby oni się rozwijali, żeby oni wzrastali. I jeśli to się zajmuje swoim życiem osobistym, po to, żeby je poukładać, to bardzo często jest najlepsze, co może zrobić w swojej pracy, w swojej mądrej pracy, żeby ona mu potem właśnie dawała lepsze efekty. No i wreszcie ta sytuacja zewnętrzna, o której mówiłam, czyli takie przedstawianie ludziom tej sytuacji, swoim ludziom tej sytuacji, osobom sponsorowanym i osobom ewentualnie sponsorowanym, prospektom, tym osobom, które możemy pozyskać do swojej struktury, w taki sposób tej rzeczywistości, żeby ona chciała z wami współpracować i żeby działała. No między innymi, proszę Państwa, na czym to polega? No otóż bardzo często kryzys niedawno podobno był w Polsce, prawda? Powoływanie się na kryzys, podtrzymywanie tego, że jest kryzys, rozumienie w ogóle tego, kiedy przychodzi do nas nasz sponsorowany i mówi, że jest kryzys, jest niewłaściwym podejściem do sytuacji. No i co z tego, że kryzys? W kryzysie w latach 30. fortuny powstawały. Jestem spokojna, że tutaj w tym momencie naszego kryzysu też parę fortun powstało. Jedni ludzie w kryzysie pracują, inni nie. W mojej branży istnieje powszechne przekonanie, że w sierpniu nie ma szkoły. Gdybyście Państwo zobaczyli mój kalendarz sierpniowy, no to ja mam w ogóle chyba 4 albo 5 wolnych dni w sierpniu jak raz. Więc to jest w ogóle nieprawda. Nie ma ludzi, którzy mają fantastyczne pomysły, z których pomysłów możemy czekać, którzy mogą podsunąć nam pewnego rodzaju informacji, czyli stymuluje. Nie można narzucać. Nie można być osobą, która bezwzględnie widzi tylko tanie, narzucać i liczyć się z tym, co jest na dole. Dlaczego liczyć się z tym, co jest na dole? Bo chociażby zdobywanie kolejnych awansów, tak? Kolejnych poziomów w firmie. Jeżeli na przykład umawiamy się z jakimś człowiekiem, że z racji tego, że nie potrafi na przykład odmawiać, to zgodzi się na to i powie tak, 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 potem tego nie będzie. Ja sama jestem częścią networku, sama wiem, jak to wygląda i wiem na przykład, że czasami ludzie obiecują, liczymy przecież bardzo często na ludzi, kiedy kalkulujemy nasze punkty, kiedy kalkulujemy naszą sytuację do awansu, to bardzo często liczymy na ludzi, że oni pewne rzeczy zrobią. O, niestety nie robią. Nie robią właśnie wtedy, kiedy są do tego zmuszani. Kiedy właśnie nie wychodzi to tylko i wyłącznie z nich, kiedy nie jest to robione na zasadzie stymulacji tego procesu, tylko na takiej zasadzie narzucane. I wtedy musi mieć tego entuzjazmu bardzo dużo, ponieważ my nie jesteśmy tak naprawdę narodem specjalnie pozytywnie myślącym, w związku z tym jest ogromnie ważną rzeczą, żeby liderzy właśnie tutaj w MLM-ie mieli tę siłę w sobie, mieli właśnie ten entuzjazm, żeby pokazywali ludziom, że można, żeby pokazywali ludziom, w jaki sposób rzeczywiście zmieniło to ich życie. Żeby właśnie wkładał ich w tę dobrą wiarę, żeby pomagał im w odpowiedni sposób funkcjonować. Funkcje lidera, proszę Państwa, są tak naprawdę trzy. Lider po pierwsze stymuluje proces budowania i osiągania celów. To jest najważniejsze, ale stymuluje, nie narzuca. To jest ogromnie ważne. Ludzie muszą czuć, że oni robią sami pewne rzeczy. Bo jeżeli będziemy ich zmuszać, jeżeli będziemy narzucać, to bardzo często jak dzieci będą się przed tym robić, żeby czuć się w ogóle w tym dobrze, a ponadto no, nikt nie robi niczego tak chętnie i tak dobrze, jeżeli jest się było tam na końcu hurali. Gdyby na przykład gdyby się to zrobiło, to byłoby nasze. To byśmy wrócili gdzieś do jakichś korzeni, do jakiejś przeszłości i moglibyśmy naprawdę na chwilę być entuzjastyczni. Nie ma sensu naśladować, nie ma sensu robić tego, co robią gdzieś w innych krajach i nie ma sensu opowiadać o tym, że taki czy inny lider z takiego czy innego kraju to zrobił takie w ogóle obroty i takie fantastyczne rzeczy, dlatego że każdy kraj jest inny, każdy kraj ma inną specyfikę. Ja bym chciała, żeby ten lider z tamtego kraju przyjechał do Polski i zrobił to samo to. Nie udaje się. No właśnie. No właśnie. Właśnie z tego powodu, że my mamy inną mentalność, my jesteśmy Polakami. Nie ma, robi różnicę. Czyli to nie wszystko, ale nie ma wszystko, zależy od lidera. Natomiast jak mówię, w firmie zależy dużo. Tam jest cały szereg różnego rodzaju procesów. Tam są schematy, tam są pewnego rodzaju struktury. Tam działa pewnego rodzaju machina korporacyjna. Tam lider czasami nawet nie może, nawet musi się bardzo mocno starać, żeby rzeczywiście zrobić. Natomiast tutaj od nas zależy bardzo dużo, nas nikt nie hamuje, żadne struktury nas nie hamują, żadne mechanizmy. My naprawdę możemy tutaj realizować absolutnie swoją wizję przywództwa, swój sposób postępowania. Jakie są różnice dalej? No wiadomo, etat, rozliczanie z góry. Co może być u nas? Misja i wiarygodność. Nic innego. Nie rozliczymy ludzi, nie mamy etatów, oni też nie mają etatów. Nie zwolnimy ich, nie powiemy dziękuję. Oczywiście, że możemy, no a co na to niesie? Poza tym niektórych sytuacjach nie możemy.
nawet tego zrobić. Czyli możemy się odwoływać do czego? Do misji, do wiarygodności, swojej wiarygodności, takiej, żeby oni chcieli z nami współpracować, żeby chcieli z nami być. Możemy to opierać tylko na zaufaniu, bo innej możliwości nie ma. Rozliczanie w dół. Tak jest w Biblii, prawda? Rozlicza się, ocenia się. Tutaj tak, prawda? Są systemy oceniające. Co pół roku, co jakiś tam czas spotykamy się, robimy pewne rzeczy. Jak podamy rozliczenie? Jak możecie rozliczyć? Możecie nas skarżyć na niego do góry? Nie, nie możemy nas skarżyć. Nie możemy tak naprawdę, na przykład, stają się raptem fantastycznymi ludźmi, którzy sami dobrze się ze sobą czują i jeszcze powodują, że inni ludzie się z nami czują dobrze. Bardzo istotne są różnice w pracy lidera, który pracuje, jest menedżerem w firmie, jakiejś normalnej, typowej firmie, a takiego menedżera w MLM. To są wielkie różnice i to jest ogromnie ważne, dlatego że nie można znowu stosować pewnych zasad. Nie można przenosić zasad z korporacji czy z zasad w ogóle działania w firmie do tych zasad, jakie my mamy tutaj w MLM. Gdyby ktoś chciał to zrobić, to no, mógłby się srodze zabić. Większa pokusa własnej pracy. Właśnie o to chodzi, proszę Państwa. To jest dla niektórych ludzi stała pensja, to jest najlepiej. Dla niektórych ludzi stała pensja to jest to, co by chcieli mieć. Stała pensja niestety łączy się z tym, że nie ma możliwości wzrostu. Natomiast brak tej pensji łączy się z tym, że ten wzrost jest. To są te różnice, które istnieją pomiędzy liderem w firmie, menedżerem w firmie, a liderem, menedżerem w MLM. I warto sobie z tego zdawać sprawę. Po to, żeby można było sprostać właśnie tej wizji MLM-owskiej, menedżera, lidera, bardzo ważną sprawą jest to, żeby samemu po pierwsze mieć wizję, dokąd się idzie. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie wie tak naprawdę, dokąd idzie, no to ja w tej akcji kraję czarów. Właśnie wszystko jedno jak policie. To jest ogromnie ważne, żeby mieć rzeczywiście obszar. Ja śmiem twierdzić, że nawet te osoby, które daleko zawędrowały na pozycjach właśnie networku, czasami zrobiły to tak przy okazji. Czasami nie wiedziały tak naprawdę, nie wiedzą tak naprawdę do kotyla. I w związku z tym w pewnym momencie to się załamuje. Dlatego, że ta wizja jest potrzebna. Do pewnego momentu no, idzie, bo tak się układa. Ale wcześniej czy później ta wizja jest dość. Uważają niektórzy. Nie. Spójność to realność, proszę. Czyli dobrze rozumiem, to niebyt kształtuje świadomość, tylko świadomość. Jasne, że niebyt kształtuje świadomość. Dawno to już wiadomo, że to świadomość kształtuje byt. Byłoby niedobrze, gdyby rzeczywiście ciągle funkcjonować w takiej zasadzie. My nadajemy naszej rzeczywistości kształt. To jest to, o czym właśnie mówiłam na początku. To jest ta umiejętność określania rzeczywistości w taki sposób, żeby ona nam służyła. Koniunkturalna zgoda. To bardzo niedobrze. Trzeba się nie zgadzać, kiedy trzeba. Jak trzeba, to trzeba mieć swoje własne zdanie i rzeczywiście o nie walczyć. Nawet z naszymi liderami na górze. Nawet z osobami na górze można było sobie patrzeć w oczy. Żebyśmy nie musieli się gdzieś w jakimś momencie wstydzić, żebyśmy nie mieli spraw prokuratorskich i inne rzeczy. To jest skuteczne działanie. To jest to, co rzeczywiście powoduje, że zawsze możemy być tymi liderami, zawsze możemy się dobrze czuć. Dlatego ta misja jest ogromnie ważną sprawą. I jeśli macie taką misję, jeżeli macie taką misję w firmie, jeżeli macie taką misję w grupie, bo przecież to nie jest tak, jeśli firma nawet nie ma jakiejś głównej misji, to my możemy sobie zrobić tę firmę. W naszym zespole, w naszej strukturze, wśród naszych ludzi, jeżeli się postępuje w zgodzie z tą misją, to wtedy zaręczam Państwu, że ten mechanizm właśnie działa na takiej zasadzie, żeby to rzeczywiście można było. Ostatnia rzecz, pamiętam sytuację, kiedy moja Weronika, znaczy moja Magda, miała wtedy 12 lat, miała takie zadanie w domu, żeby powiedzieć, co twoja mama i twój ojciec tam pisaliby nad znowu zmywakiem, jako takie memento, jako takie hasło, żebyś sobie zapamiętał. I moja Magda powiedziała, że mama napisałaby realizuj swój potencjał, żyj w zgodzie z potencjałem, a ojciec napisał umyj naczynia. I tak naprawdę ten lider to jest właśnie w tym wypadku, no ja się bardzo cieszyłam, bo uważałam, że dziecko mnie właściwie jakby tutaj traktuje. Ale ojciec bardzo dobrze napisał. To są potrzebne. Ale właśnie bardzo. Nie. Ja byłam wtedy świeżo na tej drodze. Ja byłam wtedy świeżo zachłysnięta tym wszystkim. Dzisiaj, gdybym miała to napisać, to bym napisała.
Realizujesz swój potencjał, ale pamiętaj, naczynia mają czyste. Możemy rozwijać te cztery cechy, o których Państwu mówiłam, czyli poczucie własnej wartości, proaktywność, poczucie wartości, spójności wewnętrznej i pozytywne myślenie. Jeżeli rzeczywiście tak będziemy robili, jeżeli cały czas będziemy to ćwiczyć, to gwarantuję Państwu, że będzie jeszcze lepiej niż jest, chociaż może nie jest to łatwo sobie wyobrazić. Dziękuję bardzo. Tak bardzo otwarcie, jeśli mogę, że już bardzo dawno chciałem Panią poznać. Dużo czytałem Pani książek, widziałem Panią jednokrotnie wtedy na PNSA i widzę, że dzisiaj miałem do czynienia z prawdziwym pięknem. Dziękuję serdecznie. Panie Bono, w imieniu całego klubu liderów MLM dziękuję, że skończyłaś Pani na wykład. To jest wielka przyjemność, że tak specjalista wypowiada się o naszej branży, a jeszcze jak takie słowa, to już dla serca jest wielka radość. Ty na co się paśnił? O, Avon! Proszę bardzo. Ale jak myślisz, że MLM jest ogólnie lepszy od sprzedaży bezpośredniej, takiej klasycznej? Zdecydowanie.